Kadeci z Radoryża Smolanego mieli okazję poznać żołnierzy z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Nasza szkoła została wybrana nieprzypadkowo do tej wizyty, ponieważ w naszej szkole prowadzone są klasy mundurowe i żołnierze w ramach swoich codziennych zadań również odwiedzają szkoły, gdzie takie klasy wojskowe bądź policyjne czy pożarnicze są prowadzone. 12 Brygada Zmechanizowana jest jedną z najlepiej wyposażonych brygad w Polsce i dzisiaj mamy okazję w szkole zobaczyć wyposażenie, jak też i porozmawiać z żołnierzami. Przez około półtora miesiąca 12 Brygada ze Szczecina będzie realizować szkolenie poligonowe. Z tego względu, że nasz macierzysty poligon Drawski znamy bardzo dobrze, przełożeni postawili nam zadanie, aby teraz realizować szkolenie na zupełnie nieznanym nam terenie, co jest dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Ale też trzeba pamiętać, oprócz wykonywania zadań typowo taktycznych, spotykamy się z młodzieżą, aby pokazać nasz nowoczesny sprzęt, zdradzić tajniki służby wojskowej od kulis, a także zachęcić do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Dzisiaj do szkoły przyjechała kolumna w sile 10 pojazdów. Są to m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak, wóz ewakuacji medycznej, bardzo nowoczesny moździerz RAK, który jest od 2 lat na wyposażeniu brygady, a także pokazujemy indywidualne wyposażenie piechoty. Z reguły przełożeni najtrudniejsze zadania stawiają najlepszym żołnierzom, dlatego 12 Brygada jest najlepiej wyszkoloną, najnowocześniejszą, największą brygadą w wojskach lądowych i z tego powodu żołnierze właśnie 12 Brygady realizują to szkolenie na Lubelszczyźnie. Warto pamiętać, że żołnierze 12 Brygady brali udział w wielu misjach w Iraku i Afganistanie. Niebawem będą też w Libanie, także nie jest to młodzież, która pierwszy raz w życiu trzyma broń w ręku, ale to są bardzo doświadczeni profesjonaliści. To jest lekcja, można powiedzieć, praktyczna, czyli uczniowie mogą zarówno zobaczyć, jakim sprzętem dysponują wojska lądowe, jak również mogą do tego sprzętu wsiąść pod opieką żołnierzy, mogą porozmawiać z żołnierzami, mogą również dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, które w przyszłości pozwolą im wybrać m.in. drogę służby w mundurze. Daje nam to bardzo dużo doświadczeń, jak przyjeżdżają do nas bardzo mili wojskowi. Na takich lekcjach możemy poznać różny sprzęt, tak jak tutaj możemy zobaczyć, że bardzo dużo jest właśnie takich sprzętów, które możemy dotknąć, przymierzyć i tak naprawdę to się bardzo przydaje, bo jeżeli nawet na lekcjach ktoś nas zapyta już o to, to będziemy po prostu wiedzieć i dostawać dobre oceny za to. Mam taką nadzieję, że uda mi się właśnie osiągnąć ten sukces mój, moje marzenie z dzieciństwa, które jest właśnie bycie w wojsku i mam nadzieję, że to wyjdzie. Bardzo ciekawi mnie to, co tutaj dzisiaj przejechało. Ciężki sprzęt, bardzo ciekawe. Mogę rozwijać dzięki temu swoje umiejętności i pomaga mi to, aby spełnia moje marzenia, bo to, co widzę, przyciąga mnie coraz mocniej do wojska. I myślę, że to marzenie się kiedyś spełni. Bardzo mnie zaciekawiła moc ciężkiego sprzętu i ile ma właśnie koni mechanicznych, pojemność silnika. To mnie bardzo ciekawi, bo jednak, tak jak popatrzyłem teraz, chciałbym chyba kierować właśnie Rosomakiem w przyszłości. Mam zamiar już zrobić powoli kategorię, prawo jazdy kategorii C i może się uda. Chciałbym zaznaczyć, że nie wykonujemy zadań tylko i wyłącznie w granicach poligonów, ale wykonujemy zadania na terenie całej Lubelszczyzny. Także można nas zobaczyć na drogach, w miejscowościach, we wsiach, wszędzie. Bardzo istotna jest dla nas też współpraca ze społeczeństwem, dlatego odwiedzamy szkoły, pokazujemy nasze nowoczesne uzbrojenie i sprzęt, zachęcamy do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, ale też chcemy dać poczucie społeczności lokalnej, że dla 12 Brygady nie jest to żaden problem pokonać 800 km na kołach. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli przełożeni postawią takie zadanie, dla nas to jest chwila, jesteśmy tutaj, aby dać Wam poczucie bezpieczeństwa. Wracając z pokazu w Radoryżu, kolumna wozów bojowych przejechała przez Buków. Można było zobaczyć m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak, wóz ewakuacji medycznej i moździerz RAK.